Jestem w lesie na spacerku. Chciałem troszeczkę odpocząć od tego wszystkiego, czym się na co dzień zajmuję. Moja żona także. No, zajmujemy się po prostu różnego rodzaju liczeniem, wyliczaniem, robieniem faktur, zamówień, statystykami. Ja też dzisiaj pisałem 2 artykuły. No i tak właśnie wiele ludzi mówi, co ty możesz siedzieć w tych statystykach, czy to jest takie ciekawe, czy to jest zupełnie nudne, nie ma to żadnych zalet, właściwie o niczym nie mówi. A ja wam powiem, że to może mieć też zalety. Dlatego, że jak ja sobie poszedłem na spacer do lasu, no to, czy nawet gdziekolwiek do miasta, no to jest takie oczekiwanie społeczne, że 44-latek to się musi jakoś spokojnie, rozważnie zachowywać, musi budować kapitał na przyszłość, myśleć już o jakiejś stałej pracy, stałym miejscu zamieszkania, mieć spłacone kredyty, no i już właściwie to też nie myśleć o emeryturze powoli. No jak sobie, no takie jest oczekiwanie społeczne, tak jesteśmy po prostu widziani. Nie wypada nam różnych innych rzeczy zwariowanych robić. No a jak sobie pójdę na spacer z żoną, to wcale ta sytuacja nie wygląda znacznie lepiej. Wygląda lepiej statystycznie, ale też no, praktycznie spaceruje mężczyzna w średnim wieku. No i te same oczekiwania społeczne. Ale jak na przykład pójdę sobie na spacerek z Dyziem i z Horasiem, no to i z tatą, no to statystycznie spacerują sobie 16-latkowie. I już różne rzeczy 16-latkowy wypada, których nie wypada 40-latkowi. Na przykład zrobić walkę na kije sobie w lesie, nieopodal stanowiska strzeleckiego, które jest tutaj. Stanowisko jeszcze jest z II wojny światowej, to nie było nigdy używane. Zobaczcie, jak to tu jest zakamuflowane. Tam jest wejście. A tutaj byli żołnierze w tym miejscu. Takich stanowisk tutaj jest dużo. No a my właśnie tutaj robimy. Dzisiaj zaraz bierze kija. Ja mam już swojego i sobie zrobimy bitwę na kije. Bo 16-latkom po prostu wypada. A statystycznie każdy z nas, z naszej trójki ma 16 lat. Pozdrawiam was i do usłyszenia. Pa, pa. Pobijemy się. Pa, 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 pa. Wow. No i bunkr w ciąg dalszy. Jesteśmy na takim dużym nasypie. Zobaczmy, tutaj akurat mamy taką kopułę żelbetonową dużą. Tutaj także. W tym miejscu. No i to jest taki duży zespół podziemny. Te bunkry były wybudowane przed II wojną światową. Jesteśmy teraz właśnie na jednym z takich bunkrów i one na szczęście nie były używane, nie były użyte do obrony Ustki. I tutaj kolejne takie stanowisko obserwacyjno-ogniowe. Znaczy jakiś duży, mocny żelbet tutaj. Sam jestem ciekaw, jak kiedyś akurat tym żołnierzom odbierał tutaj internet, którzy tam byli, dlatego że no i doszliśmy z chłopakami na takie kolejne stanowisko ogniowe. Zobaczmy, tutaj to jest cały taki zespół bunkrów. Jesteśmy na takim pagórku, na który właściwie pod nami jest żelbeton. Jest to bardzo dobrze zakamuflowane. No bunkry te wszystkie były wybudowane w celu obrony Ustki. Wszystko przed II wojną światową. Natomiast no na szczęście akurat nie były w użyciu. Ustka nie była broniona. Zobaczmy sobie, jaką tam mamy warstwę też. Bardzo grubego żelbetonu tutaj pod tym drzewem. No i to jeszcze wszystko przykryte właśnie taką warstwą ściółki. Jestem ciekaw, jak w tamtym miejscu odbierał tym żołnierzom internet.
Dlatego, że no, podobno przed II wojną światową wszystko było lepsze niż dzisiaj. Bo dzisiaj byłoby to chyba niemożliwe. No a ja sobie nie wyobrażam, żeby żołnierze wytrzymali w takich bunkrach no, bez Facebooka. Także na pewno musiał tutaj internet odbierać. No jakieś ładowarki do smartfonów pewnie też jeszcze przedwojenne tam są.